Panie senatorze, bardzo dziękujemy za obecność na ósmym Krajowym Kongresie Sekretarzy. Przed chwilką brał pan udział w debacie, która była otwierająca w obrady naszego kongresu. Chciałabym zapytać o rozwinięcie myśli, którą wypowiedział pan na, na debacie. Mianowicie wskazał pan, że silny samorząd jest racją stanu Polski. To się. Okazało stosunkowo niedawno w sposób taki bardzo definitywny, mianowicie w ostatnich pięciu latach Polska nawiedzają różne kryzysy: pandemia, kryzys związany z uchodźcami ze wschodu, kryzys energetyczny, teraz powódź, po drodze jeszcze mniejsze problemy. I za każdym razem sprawdzał się samorząd. Był sprawny, dobrze zorganizowany i stanowił o sile państwa. O możliwości radzenia sobie z zagrożeniami. Więc od tego samorządu bardzo dużo zależy. A w samorządzie ta sprawność, organizacja zależy w największym stopniu od sekretarzy. Dlatego ta grupa zawodowa, myślę, że powinna być bardzo doceniona i umocniona w swoich kompetencjach. Na to zwracali uwagę uczestnicy tego panelu, i myślę, że mieli rację. Tutaj w ogóle było bardzo dużo, Mądrych, ważnych rzeczy powiedzianych, i dobrze by było, żeby decydenci zarówno z rządu, jak i z partii politycznych, parlamentu mogli wysłuchać tych kwestii i uwzględnić w swoich planach. Wtedy Polska by była silniejsza, lepiej by funkcjonowała byłaby też zasobniejsza. Bardzo dziękujemy za ten głos, dlatego że on od ośmiu lat, kiedy organizujemy nasze kongresy i w tak szerokim zakresie też spotykamy się z naszymi sekretarzami z całego kraju, on bardzo mocno wybrzmiewa i co roku jest jeszcze większa nadzieja, aby tą pozycję sekretarza wzmacniać. Tylko mamy nadzieję, że też, też będzie mogło mieć to przełożenie właśnie w legislacji i rzeczywiście stanie się rzeczywistością. Chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące takich spotkań, jak to dzisiejsze, w którym pan uczestniczy. Jak pan uważa, czy spotkania takie branżowe w grupie specjalistów, czyli sekretarzy, są potrzebne? Myślę, że są wręcz niezbędne. To kształtuje opinię, sposób myślenia, wpływa później na działalność zawodową, na codzienną pracę. Pozwala nawiązywać kontakty, to bym bardzo chciał mocno podkreślić. W razie wątpliwości, i z, po nawiązaniu tych relacji, jest kogo zapytać, jest z kim uzgodnić y, swój problem, opinię. I myślę, że to nas wszystkich y, rozwija. Ja sam się tutaj w paru rzeczach dowiedziałem, nauczyłem, a byłem po tej stronie prelegentów, więc myślę, że również korzystali sekretarze, którzy byli po drugiej stronie tej y, dyskusji. Także y, myślę, że to jest niezwykle ważna sprawa. I y, ważne jest, żeby takie dyskusje, takie spotkania były dobrze zorganizowane na wysokim poziomie merytorycznym. To dzisiejsze pod tym względem mi się bardzo podoba. Jeszcze jedno pytanie. S punktu widzenia Pana z ogromnym doświadczeniem samorządowym, a teraz po drugiej stronie też jako parlamentarzysta, jakie najważniejsze wyzwania widzi Pan przed samorządem, które w najbliższym czasie zadzieją się czy dzieją się na naszych oczach? Jest bardzo dużo takich spraw, dlatego że przed 8-9 laty samorząd wymagał pewnych napraw. Życie się toczy, trzeba się dostosowywać do zmieniających się okoliczności. To nie następowało. Ale przez ostatnie te lata, o których mówiłem, zamiast naprawy trwa destrukcja samorządu. Więc teraz jest mnóstwo do zrobienia i w zasadzie to nie bardzo wiadomo, od czego zacząć. Powinny być wykonywane szybkie zmiany ustawowe, aby przywrócić to, co zostało zepsute, postawić znowu na nogi. Niestety to się dzieje w bardzo wolnym tempie. Na całe szczęście, potężne wyzwanie, chyba najważniejsze, czyli przywrócić właściwe finansowanie wydatków bieżących w samorządzie, to się dzieje. I możliwe, że nowa ustawa, która jest przygotowana, już procedowana, poprawi sytuację samorządów w tej dziedzinie. Staną sprawy ustrojowe. O nich tutaj dzisiaj dużo się dyskutowało i uważam, że są szalenie ważne. Przy czym tu rozmawiamy wyłącznie o administracji samorządowej, a Zmian wymaga również administracja rządowa. Jak to zrobić? Jak uzyskać zgodę polityczną, sprawczość? No to już jest bardzo trudne pytanie. Nie dla tu obecnych osób, tylko tych, od których to będzie zależało. Bez tego Polska nie osiągnie poziomu, którego wszyscy oczekujemy, który jest konieczny, żeby sobie radzić z potężnymi zagrożeniami, jakie z różnych stron teraz y, nas spotykają. Więc y, po tym dzisiejszym spotkaniu, po pewnej dyskusji, powinien być ciąg dalszy. To znaczy y, przekazanie tych wniosków z dyskusji do decydentów, do parlamentarzystów i praca nad tym, żeby przekonać tych najważniejszych decydentów o potrzebie zmian. Naprawy nie tylko samorządu, ale też całej administracji publicznej, no i w ten sposób całego państwa, dlatego że całe państwo wymaga takiej solidnej naprawy. Bardzo dziękujemy. Ze swojej strony oczywiście mm, zgłaszamy swoją gotowość, ale również nasi sekretarze, którzy ze swojego grona wybrali Krajową Radę Forów Sekretarzy. I mają wspólny głos, więc ich postulaty też będą na pewno do Państwa przekazywane, do Komisji. Mamy nadzieję, że zostaną wcielone w, w wypracowanie jak najlepszych rozwiązań. Na Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie mogą Państwo liczyć. Nie jesteśmy tutaj głównymi decydentami, ale będziemy próbowali wpływać na decyzje, ewentualnie zgłaszać pewne poprawki, które by no, przybliżały ten proces legislacyjny do oczekiwań tutaj artykułowanych. Czy tak się stanie? Z zobaczymy. Niech każdy robi swoje, a może będzie trochę lepiej w Polsce. Każdego dnia.